16 sierpnia gorzowski skatepark był miejscem pobicia 14-letniego chłopaka. Dokonało tego dwóch nastolatków, którzy wcześniej zabrali 14-latkowi plecak. Policjanci kryminalni z Komendy Miejskiej w Gorzowie ustalili i zatrzymali dwóch nieletnich. Jeden z nich pobił 14-latka, zabrał mu plecak, drugi natomiast rower. 14-latek pokrzywdzony przebywał na terenie parku, tam korzystał ze sportów, z rozrywki. W pewnym momencie zauważył, jak grupa osób przechodzących mija park, a jedna z osób ma jego plecak. Nie myśląc długo wskoczył na rower, pojechał za nimi i upomniał się o swoją własność. W pewnym momencie jeden z napastników zaatakował chłopca, zabierając, kopiąc go i bijąc, natomiast drugi zabrał mu rower. Obie osoby zostały ustalone, zatrzymane i przewiezione do Komendy Miejskiej. O losie zatrzymanych nastolatków zdecyduje sąd dla nieletnich. Jeden z napastników był już wcześniej notowany i niebawem trafi do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.